Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2. Kochani, kurde, co tu się dzieje w ogóle? Czemu ja tak głośno mówię? Coś mi się tutaj, kurde, pierniczy. Tutaj w ogóle działa ten? Ja tak patrzę, coś klatek, kurde, mało chyba jest. Nie, no jest mało. Okej, okay. W każdym razie, kochani, mamy nowe mody, dlatego może coś się tutaj dzieje. Jest nowy, kurde, niby Lord do zrekrutowania. Tak, Skolan The Hooked Blade. Co on tu ma? Utrzymanie minus 25 dla wszystkich jednostek elfów, armia Lorda. Atak w zwarciu dla Wiecznej Straży i Dryad i siła broni dla Wiecznej Straży i Dryad plus 5%. Spoko sprawa, tylko no właśnie, kurde, niestety... Znaczy wiecie co? No może, bo tu są specjalni lordowie. Widać, trochę to tak nie działa. Natomiast jest kolejny mod, który... Raz, że mamy chyba nowe... możliwość chyba... No właśnie, jest oblicza są. I można sobie, słuchajcie, tutaj za pieniążek, co jest fajna sprawa, bo mamy chyba dostęp tylko do trzech czarów, jak widać. No nie czarów, tylko do rodzajów strzał. Natomiast są też inne. Flaming and Blinding Projectiles. I to jest plus 15 utrzymanie. Starfire Shafts. Flaming and Leadership Damaging Projectiles. No właśnie, bo chodzi o to, że są wzięte z bitewniaka. Warhammera bitewniaka są te strzały. Których normalnie tutaj nie ma, bo mamy tylko trzy właśnie. Natomiast są właśnie też inne. To jest Armor Piercing, spoko. Poisony. No właśnie, chodzi o to, że można zmienić sobie tutaj na jakieś inne, nie? Ranged Homing Project. A może być nie głupie. Czyli naprowadzane, tak? Tu są poisony. To są Armor Piercing. No właśnie, chyba tylko u nich jest, bo tutaj... Właśnie nie ma. To są zwiadowcy z głębokiej kniei. Oni mają tylko tę właściwość. Także no, jest to jakiś pomysł. Wiecie co? Zobaczmy to. Faktycznie. Wydaje mi się, że to potem można i tak zmieniać w trakcie. No. Także spoko. I jest też mod kolejny, który... No właśnie, kurde, nie wiem, czy mi tutaj pokaże to, ale... Właśnie, jest mod, który dodaje nowe drzewko tutaj i można sobie, słuchajcie, zwierzęta normalnie rekrutować, które mają jakieś ciekawe rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, czy... Spoko, Great Staxy, gryfony, zwane gryfami. Tu są zwierzęta, bo... Co to są? Lake Dragony, masakra w ogóle. Tu jest leśny smok, no wiadomo. Także zobaczymy. No właśnie chodziło o to, żeby trochę ubarwić to wszystko tutaj. Tu jest leśny łowca. Właściwie tego leśnego łowcę chyba nie rekrutowaliśmy nigdy, nie? Jeździec polany, no. Tak, zobaczymy, jak to będzie szło. Czy mamy gdzieś coś robimy? Właśnie byliśmy tu. Tu jest pogromca bestii Nathan, jakoś inaczej wygląda, bo to jest reskin cały, więc są tak trochę inaczej teraz. Który niby w tym też zadziała, w bitwie. Larik. To jest chyba też zmienione, nie? On chyba trochę inaczej wyglądał, chociaż może. Dobra, co się dzieje w ogóle? Bo ja gdzieś jestem tutaj. Aha, tutaj byliśmy. Miałem sobie chyba kliknąć turę. Tu jest Liana, zobaczcie, też wygląda inaczej, nie? Też wydaje mi się, że sensowniej troszeczkę. Aha. No widzicie, kurde. Dobra, czyli to są ten. Właśnie patrzyłem wtedy, że tego leśnego łowcy nie mamy. Ale w sensie, że go nie mamy, ponieważ on inaczej wygląda, nie? Dobra. Chyba turę klikniemy. Poza tym innych modów nie mam. Także oczywiście, jeżeli to będzie jeżeli te mody zadziałają do końca, no to je faktycznie wrzucę w listę, którą macie w opisie tego filmu. Listę modów oczywiście. Więc zobaczymy. Tam jest mod jeszcze taki był, że można sobie zwiększyć trochę garnizon, nie? Bo te garnizony są słabe. No i kurczę, dostałem informację, że można sobie jeszcze moda unit upgrade zrobić, że one faktycznie te jednostki z jednego, rozumiem, stanu, znaczy z jednego typu, przechodzą na wyższy. Zobaczymy. Znaczy, nie wgrywałem tego moda, nie szukałem go specjalnie, powiem szczerze. Znaczy, przeszukałem tam mody ogólnie, tak ogólnie, co ja popatrzyłem, co jest ciekawego i dlatego mamy nowe mody w tym odcinku, natomiast... Sojusz obronny byście chcieli. Hardzi. W sumie. Umiarkowany sukces. No dobra. Co tam? Sojusz obronny.
Oni się, kurde, jak wy macie tą relację? Tego nie wiemy, kurde. A, dobra. My się zastanawiamy, jaką mają relację z ostatnimi obrońcami, ale wydaje mi się, że jest chyba okej. Ta relacja. Dobra, płyniemy sobie tu. Pieniążek się zgadza. No chyba, że mod mi, kurde, teraz... Może byłem za blisko. Że mod mi, kurde, wywalił te. Nie, jest okej. Dobra, przeszukajmy zwłoki. W sumie złoty nowe, a zobaczmy sobie. Bo dawno, kurde, jakichś walk specjalnych nie było, więc... Jak najbardziej. No kurde, zobaczcie, jaka mapa w ogóle. Ciekawostkowa. Znaczy jestem ciekawy. Znaczy ciekawostkowa, jestem ciekawy. No, zobaczymy, zobaczymy. Bo tym właśnie chyba strzał nie ulepszy. Co, gdzie my wy... A my jesteśmy pod wodą. Nie. To wygląda trochę, jakbyśmy byli pod wodą, nie? Nie. O, nie, no jest niebo normalne. O kurde, jaka mapa ciekawa. O kurde. Spoko. I tam są przeciwnicy gdzieś, nie? Wiem, że kliknąłem sobie bez rozstawienia, ale nie szkodzi. Bo to są tereny leśne? Wydaje mi się, że tak, nie? Pytanie, czy możemy sobie tutaj kliknąć, wiecie co? Wyjdźcie tam, wyjdźcie tu. Wyjdźcie tu. Wy tu. Wy tu. Ty moja miła tu. Ty moja miła tam. Kogo nie mają tutaj? Polećmy tu. Czy mogę tędy polecieć? Powiem szczerze, że chyba nie. Nie, najbliżej jest tu. Dobra, to jest bez sensu trochę. Mamy koronusy, więc... Więc ziabnijmy. A tak trochę mało tych. W ogóle deszcz pada, nie? Dobra, będziemy harasować ich jakoś tam potem. Na razie spadamy. Może jakoś tak się ustawmy bardziej. To można by się schować w tego, w lesie tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, come on, bo naprawdę cały dzień tutaj spędzę. To są też kolejni. Zresztą nie mają zasięg słaby, więc... Teraz będziemy kuronusować. Tak, ja wiem, że tu jest jeszcze jedna jednostka. Właśnie ta. Pewnie nas tu widać, nie? Dobra. Myślę, że tu nie ma co się zastanawiać. Specjalistycznie, jakbym chciał zaatakować ich, to mógłbym. Ale to taki tylko szybki... Szybki wpad i wypad. No tu się nie ma co specjalnie z halabardzistami bić z koniem, że tak powiem. Prędkość szarży, możemy sobie przyzwać sokoła. Sio, sio, sio. Dobra, bo widzę, że się kurde źle dzieje.
Jest sokolnik. Sokolników, dawaj tam. Dobra, wyjdźcie stamtąd. Naprawdę. Tu. Nie, nie, strzelaj. Prędkość, celność. Pancerzyk, włócznia, a dobra, tyle. No mogłoby to pójść, kurde, dużo lepiej, myślę. Ale tak chciałem sobie delikatnie jakieś dziwne rzeczy porobić. 0,14, no tutaj, no znaczy wiecie, tutaj Kuronus dużo wszedł w to. Ale spoko, spoko są cieśćcy. A... No, myślę, że się uzupełnimy, bo i tak mamy pieniędzy na przody. Doświadczenie 1500, skarbiec 6 koła. Elfirumak, tutaj się nic nie zmieniło, tutaj nic nie zmieniałem już, także mamy tylko te nowe jednostki. Wyszukiwanie, powstrzymanie, uzupełnianie, stada, tu. Tu w lewo, tu w prawo. A odporność na ostrzał może nie być głupim pomysłem. Dobra, jesteśmy kurde tu. Można by płynąć na dół, ale nie wiem powoli, czy nie jest dobrym pomysłem faktycznie, kurde, nie zrobić tej trzeciej armii powoli. Bo mamy 4200 na plusie. I można by faktycznie coś pomyśleć z tym. No z werbunkiem. Tylko no właśnie, kurde, wiecie co? Bo tak naprawdę werbunek mogę zrobić tu, w wiedźmim lesie, a potem szybko pierdyknąć się za pomocą korzeni świata na dół tam do tych. O ile będzie potrzeba taka. Bo jak cię zrobię, mój miły, o 1100 będziemy mieć 3 koła na plusie tylko. No ale tam będziemy się na razie tam będziemy się rozwijać, więc może to nie być głupi pomysł. Dawaj. Także to jest taki leśny gościu. Strzała Kuranusa o wszędobylskie macki, jak najbardziej. Wise and Cunning. Kład publiczny, lokalna prowincja, prędkość, armia lorda i produkcja towarów handlowych frakcyjnie. Nie wiem, czy to nie jest jakieś takie ultra OP w trakcie zasadzek. Atak zwarciu dla jednostek. No, niektóre rzeczy mogą być po angielsku, nie? Wiadomo. Obrażenie broni przypiejącej pancerz, siła broni plus 10 dla ciebie. Atak w zwarciu dla jednostek tancerzy wojny, pieśniarzy, klingi, strażników dzikiego lasu. Ataki stają się wywołującymi odmrożenie. Odporność fizyczna. 20% dla armii lorda. Zobaczcie, kiedy jest przy 15 poziomie, nie? Deszcz kolców, zmniejszenie czasu przeładowania plus 12. To jest jakiś ultra OP w ogóle. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle tutaj go ten rekrutować. No zobaczcie, siła pocisków plus 22. No znaczy dla niego, nie? Ale... Bursztynowy łuk, skradanie. The Buckler. Pancerz plus 7. Broń zwarcie plus 11, odporność fizyczna 10%, siła broni, masakra to jest jakaś. Awanturnik, no tu masz normalne rzeczy, nie? Tak. Tutaj na górze są tylko takie dziwne. No.
Grot puszczy dla ciebie, mój miły. Dobra. Siedź tu. No zobaczymy, jeżeli będzie faktycznie upino, to zrezygnujemy z niego. Tych rycerzy dostaniesz potem, tylko no właśnie, trzeba iść, kurde, w stronę tamtą. Bo to ci byli, nie? Tak. Wydaje mi się, że tak. Smoki, smoki. On ma driady. Może bractwo, może jakieś, kurde, drzewce tutaj. Smoka sobie faktycznie weźmiemy, tylko jak mówię, na końcu, bo to jest największe utrzymanie, więc jak go zwerbujemy na początku, to będzie ten. To będzie źle. Gdzie są dwie tury? 133 utrzymania, 112. No. Dobra, zwerbujmy ich w ilości 5 jednostek. Potem dwie jednostki tych, jak zwykle. Myślę, że to może nie być głupi pomysł. Tu są po jednej turze. Tak. Zeoty. Smoku. Drzewca jakoś, kurde, nie widzę tutaj w tej armii jednak, bo za wolny będzie. Jest 13. Tancerze wojny. Bo tutaj potrzebuję 4 jednostki. To będzie 17. 17, 18 z tą. 19, 20. Dobra. I potem tych. Tylko pytanie, czy tutaj właśnie nie wrzucić kogoś w świecie czarującego czy coś, ale zobaczymy. W razie czego w sumie mógłbym 8 tur. Mógłbym jednych tych zlikwidować. Miał 4 oddziały strzelających. A tych mamy tutaj ewentualnie. To zamiast tych. Bohatera jakiegoś i właśnie nie smoka. Znaczy 4, 5. Chyba drzewne bractwo nie będzie takie ten. Bardziej. Siódma tura to będzie. Siódma, ósma, siódma. No, jakoś tak. Trochę pieniędzy poszło, no ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie bohatera też nie będę werbował, chyba że. Ty mój miły. Chyba że Jaro dołączy do ciebie. Ja mówię tak Jaro, ale wiadomo o kogo chodzi. Ty mój miły, tylko pewnie gdzieś tam będziesz. Tu masz 24 poziom, zwłaszcza że masz umiejętności w bitwie. Wlin. Co się dzieje tutaj? Nic specjalnie się nie dzieje. No właśnie, kurde. No można by dotrzeć w sumie tu. I chyba tak zrobimy. Finally a fight, dawaj. O kurde. Glorious battle. No mamy 30, kurde, za każdym razem mamy te, nie? Umiejętności. Co to w ogóle za formacja? Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Dobra, wy moi mili. Poustawiajmy się może najpierw. Wy może z nimi bądźcie. Tak, was możemy dać tu. Będziecie harasować i inne rzeczy robić, ciekawe. Ty moja miła tam. Ty moja miła tu. Będziecie na bramę szturmować. Our bows are yours. Spoczko, spoczko. Mamy jakieś czary, kurde, ten? Odporność fizyczna. No coś tam mamy, no. I triady też mogą wejść na ten. Dobra. Na mury. Nie dali się nabrać niestety. Także go, go, go. Rzućmy to.
To jest kradzież duszy, celność atak. Może to nie być głupi pomysł, żeby rzucić celność atak. To jest umiejętność. Chodź, chodź, chodź. No, to musimy magicznym atakiem to zrobić, bo inaczej będzie słabo. Go. A, tu może być problem tu, ale... Tam jest tamten. A co wy się patrzycie? Atakować. Dryady tam. Wy ogólnie gdzieś tam na górę. No tu jest ten niestety, więc... Spróbuj go tam wyeliminować strzałem z wysoka. O kurde. To jest magiczny pocisk. W sumie tego nie używałem. Dobra, bramy otwarte, super. Gdzie wy jesteście? Tu. Tu. Bo tam jeszcze czeka, kurde, chyba nie. Świetą. Lećcie tam. My wpadliśmy tu, ale nie wiem po co. Chyba tu. Pozwól. Się poprzewracali tyle chyba, nie? Podejdź, podejdź, podejdź. Szukam jakoś, kurde, wspólnego mianownika tutaj dla tego czaru, ale widzę, że się chyba nie da. Moja miła, masz jakieś leczenie? Apoteaza. A 20, 70, 14, 62, 32, Najważniejsze, że ci kurde nic nie zrobili. Tutaj 18. No taki. Chciałem jednak, no, te wiecie, tę bitwę jednak przeprowadzić. Zajmij. Prowincja zabezpieczona, cokolwiek to znaczy. Łowca piratów, słuchajcie. Walki na morzu, super. No raczej będziemy wracać tam. Oni kurde, żeby nie mieli pieniędzy właśnie na rozbudowę swojej armii. 28 poziom, słuchajcie. Cuda puszczy. Ty. Zawsze w gotowości. Zmniejszenie czasu przeładowania to może być dobre. Chociaż tu jest odporność na pociski, wróg. To mamy. Ryk puszczy, odporność na ostrzał dla drzewnego bractwa nie mamy. Wielkich orłów, leśnych smoków nie mamy. Jeźdźcy plany nie mamy. No to są skrzydła, ale Wiecznej straży i dryad. Wzrost puszczy, słuchajcie. Szansa na powodzenie zasadzki, słuchajcie, możemy faktycznie zrobić. Kurde, plus 20. Naturalna maść to jest prowincja plus 3, brak skażenia, ale... No, wiecie co, tę prędkość, kurde, rozwijmy, może nie być głupi pomysł, żeby szybciej się dostawać do wroga, tudzież uciekać.
Punkty zdrowia. Dla wszystkich czarów armia bohatera. 25 do czaru przypisanego jednostkom sióstr ciernia, ale nie mamy kurde sióstr ciernia. Wiem, tylko że to jest i tak koszt wiatru, znaczy koszt many jest zmniejszony. Chyba, żeby słowo bólu faktycznie. Dodatkowy efekt podczas obrony w zwarciu. Zwiększony zasięg rzucania. Piękna i przerażająca. Plaga, kurde, przerażaczy, tak, to jest minus 16 dyscyplina, to może być niegłupie. Weźmy to. Tak, ty masz to. No właśnie, wy, kurde, nie macie, czyli ty, te jednostki... Znaczy, nie wiem, czemu tym nie mogę zmienić. Zwiadowcy z głębokiej kniei, to są też zwiadowcy z głębokiej kniei. Ciekawostka. Jaka jest różnica, nie? Pytanie, czy on przejdzie, czy nie przejdzie. Weź go tam, powstrzymaj, mój miły. Sukces. 12. Tu, zabójstwo. A zabójstwo może nie być głupim pomysłem. No, powoli. Jest uszkodzony budynek, ale nie szkodzi. Plus mamy port, więc może coś tam się, kurde, odzyska. Dostępne już... A, właśnie! Jest dodatkowe chyba tutaj urzędy mam. Znaczy, nie dodatkowe, tylko... Tak mi się wydaje. Wszystkie armie, bo to jest Nathan. Ty mój miły, czempion królowej, chyba tak, ale zobaczmy co on daje. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10, przychody zniszczenia osad, spoko. To jest wszystkie armie we frakcji, rezerwa mocy i siła broni dla wszystkich jednostek, armia lorda i potęgi mroku, spoko. Ale chyba czempion królowej będzie dobrym pomysłem. Dobra. To jest to. Kurde, no te tury teraz trwają dłużej troszeczkę. Tu wydaje mi się, że to jest tyle, jeżeli chodzi o setrę. Tak, dobrze mówię. Dobrze pamiętam. Zgadza się, słuchajcie. Dobra. Także tutaj stąd będziemy spadać. Nie wiem, czy nas będą chcieli zaatakować. Kto tutaj? O kurde. No trudno, no jak będą chcieli, no to nas zaatakują tak czy inaczej. Odpłyńmy tu, zobaczmy. Czy znajdziemy się w zasięgu? Nie. No nie szkodzi. W każdym razie lecimy tam. I chyba tyle. Chociaż nie, w świętych sadzawkach jest, słuchajcie, do zrobienia coś. Mamy ten budynek sobie na pewno wybudujemy kiedyś gdzieś. Myślę, że spoko. Nie wiem, czy będę używał tego, ale w razie czego mamy. Muszę później wybudować. Pieniążek, nie? Pytanie, czy pieniążek na początku, czy później, czy kiedy, czy co? Tempo uzupełnienia strat tu jest większe. Ład publiczny, rozwój. Różne rzeczy robimy. Wszystkie prowincje, wiecie co? To może nie być głupi pomysł, bo to jest 422 zł więcej. Tu się zaraz i tak zrobimy, więc myślę, że to będzie nie głupi pomysł. Dobra. Kliknijmy turę, zobaczmy co się wydaje. Chłopaki z wybrzeża. Przyjadą chłopaki z wybrzeża, a skrano ma się lać Johnny Walker. Nie pamiętam jak to było. Ale nie, na pewno nie Walker, nie? Ale. Dobra, kurde, co ty tutaj odpierniczasz, powiedz? A ty walczysz sobie z nimi. Tu są przebudzeni. Tam jest jeszcze skurczybyk. To faktycznie mogą przypłynąć do nas. Myślałem, że to będzie takie dosyć łatwe do zrobienia. Ale chyba nie. Pojawiły się plotki o zagrożeniu czyhającym w korzeniach świata. Tu! Mieszkanie na zdobyty. Nieuchronny bunt w Sadzawkach. Ale spokojnie. Może nie tak spokojnie, kurde, wcale. Mógłbym dotrzeć tu. W sumie mógłbym dotrzeć tu, ale mamy też korzenie, które pozwalają mi dotrzeć tu i nie będę wtedy miał tego. I tu jest plus jeden w tym momencie. Dobra. Skanorangę, kapitan zastępów, nieśmiertelność masz. Tu, kora.
A, weźmy pancerz plus dyszka, zawsze to jest troszeczkę więcej. Przed bitwą. Lepiej w bitwie. Czy ja tam dopłynę w 5 tur? Chyba tak. Ciężkie żelazo, pancerz, obrażenia broni. No, to jest ładne. Zwłaszcza, że mogą nas zaatakować, nie? Różni. Chłopaki z wybrzeża mogą nas zaatakować. Dobra, całą z górę skarbów. Nie, no tutaj już się nie będziemy bawić w tym. 7%. Totem z kości lisza oraz materiały na morzu. Słuchajcie, to jest koszt budynków, wszystkie regiony i przychody z budynków. To jest 4200 przez parę tur. A ty mój miły. Konary, konary zmyłki, mobilności. Oddziały uzupełnione. Ataki w zwarciu myślę, że spoko. Chociaż tu bym ci kurczę dał tego awanturnika, no. Także płyniemy dalej. To jest jakaś kurde wyspa. Nigdy tej wyspy tu nie było. Poważnie mówię. Nigdy tej wyspy nie było tutaj. Tu na moczary zaraz będziemy lecieć ogólnie. Tylko moment, bo jak wypłynę tu... Nie, będzie okej. Okay. Aj, w linie. Atakuj. Sukcesy, wbijaj sobie poziomy. Dodatkowe straty minus 15, ładnie. Ty moja miła. Płyń sobie z powrotem do domu. Znaczy, czy jakaś wyspa jest gdzieś nowa, albo coś. No bo kwestia jest tego, że będę chciał prawdopodobnie po akcji tutaj z Lutorem faktycznie może zaatakować, kurde, Nagaronda, bo to ciężko będzie wymyślić coś ciekawego tutaj. Chociaż oni mają tutaj, tu. No, trochę mają. Tutaj są skaveny na bank. No. 291. Właśnie, ile mamy, kurde, zmiana w turze 3? Mamy mieć 300 i wtedy coś się wydarzy. Także na pewno w tym odcinku zobaczymy. Znaczy, mam nadzieję. Co tam, Mazamundi? Sojusz militarny. On mi da, kurde, dwa koła. Co masz wojny z nimi? Wiesz co? Nie, sorry. Mamy sojusz chyba obronny tylko. Nagarąd, no tak, kurde. O kurde, niedobrze. Bo co? A ty z Nagarondem wprowadzisz tam wojnę na dole. Może to być, kurde, problem. Pozostała ci dwie te... Czy tu są, kurde, skaveny? Myślałem, że tu są. Może im pomożemy potem. No bo to jest skok tutaj tylko, nie? Intruz. Gdzie ty idziesz? A bo oni ten mają. Dobra, idź tam walcz. Pola najadu zniszczona. Chyba. Tak, do gołej ziemi spalony chaos, kurde, zaznacza swoje te terytorium. Zresztą tego nie widziałem nigdy, powiem szczerze. Jak ty tam, kurde, 5 tur jeszcze, no niestety. 3500. O kurde, gdzie są moje te w ogóle? Gdzie są moje... Coś chciałem powiedzieć, kurde, i nie wiem. Kuźnie na bank robimy. Wydaje mi się, że kuźnie im szybciej, tym lepiej. Raidersów. Bractwo. No bo tych na bank, nie? Tu. Ty kury, zobaczcie, że to nie są wcale słabe statystyki. Pancerz elegancki. Duża szybkość. A? Wielkie jastrzębie. Tu są wilki. Pancerza 15 mają, ale kurde, prędkość 95, masakra. Unikorny. Pegazy. A? Wiecie co? Chociaż nie, może teraz nie. Jak zostanie faktycznie mi tutaj miejscówka, to wtedy. Jest i Luthor. Pierdzielony! No zobaczymy. Zobaczymy, jak będziesz
śmieszny później. Jak będę próbował cię killnąć. To jest nieuchronny bunt. To jest minus 5. Ale wiecie co? Może niech ten bunt... Chociaż nie, on nie może tam być specjalnie. Kurde. Zrąbałem trochę, ale trudno. Ty płyniesz, nie? Płyniesz tam. Co to za wyspa? Na bank tu nie było tej wyspy. Może w tym po prostu. Właśnie w tym patchu z tym DLC. To weszło. No tu trzeba kurde uważać. Na nich tam. No chyba, że się faktycznie przeniesiemy, słuchajcie, tą armią. Szybko wskikniemy tutaj do Wiedźmiego Lasu. I się po prostu przeniesiemy. No, bo tutaj mógłbym ewentualnie... Nie, no za jedną turę to sobie nic nie zrobię. Pogromca bestii. No dobra, kliknijmy. Turę, zobaczmy co się wydarzy. Sojusze militarne was nie... Znaczy mnie nie interesują z wami. Mazamundi. Sojusz obronny on chciał i on mi by zapłacił. Jest i bunt. Jest i kurde... Klan Mors, klan Pestilence. Ci kurde tutaj. O kurde, blaszka. O kurde. Atakują nas. Wiecie co, kochani, miałem kurde zobaczyć, czy będzie coś się działo z tym lasem, ale to będzie potężna i długa bitwa, wydaje mi się, a jest prawie, no już prawie 37 minut, więc pomyślę sobie, że zaczniemy od tego następny odcinek. Także przepraszam was, kochani, jeżeli liczyliście na to. Ten kurde, trzeba będzie go tam dziabnąć z tyłu, tego tutaj też, no ale mam nadzieję, że Nathan przybędzie i nam pomoże. No i z Lutorem, kurde, to będzie tragedia. Dlatego on ma taką siłę, mimo tego, że mamy kurde dodatkowe, wiecie. I to nie głupie te jednostki są. No, trzeba będzie go na pewno jakoś wyeliminować. Ci z bombami, nie, no tutaj jest problem. Tych szybko pozbędziemy się, właściwie trzech jednostek. Mam nadzieję, że tych trzech jednostek też. No i tutaj z tymi, kurde, zobaczcie, bo one mają poziomy 7 i 8, nie? No. Zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku. Oczywiście piszcie komentarze. Jeżeli macie jakieś propozycje, oczywiście. Co robić dalej, jakiego moda ściągnąć, albo coś tutaj, albo w lewo, albo w prawo iść. Także wszystko czytam, wszystkie, wsłuchuję się w wasze komentarze. No może nie zawsze się do nich zalecam, ale na pewno czytam i biorę je pod uwagę. Także kochani, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, pa, pa.